Witam serdecznie w kolejnym odcinku przygód kosmicznych rozbitków. Nasi rozbitkowie przeżyli tutaj już wiele problemów. Były napady Raidersów, była klęska głodu, był brak prądu ostatnio. Hancock idzie chować zmarłych, znaczy zabitych raczej. Dobrze, ale zaraz jak to... A, tu są, dobra, tu są groby. Okej. Dobrze. Ostatnio udało nam się obronić bez pomocy działek, bo nie włączyłem prądu, bo było go zresztą mało, brakowało elektrowni. Byłem pewny, że jak zlecę budowę, to sami zaczną uprzątać teren pod budowę, natomiast nie zrobili tego. Może by trzeba było tym, którzy budują. To tu ma głównie konstrukcję. Olga, najpierw naprawa, ma potem konstrukcję. Ja bym jeszcze może Olga i Hill. Ja bym tu może zmienił. Przynajmniej jednej osobie. Kto tu ma? Kto tu lepszy jest? Kto tu jest lepszy? Hill czy Olga? Hill. 12 konstrukcje. O, wow! Ale i tego zrobiło. Olga 11. Hill może... To może Hillowi. Damy mu tak. Pierwszeństwo konstrukcja. Naprawę mu zmniejszymy, bo na dwójkę damy... damy jej, znaczy się, noszenie. Może wtedy, jak będzie mieć naprawę, budować, a nie będzie mogła budować, to weźmie się najpierw za noszenie. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, co prawda. O. Dobra. Gdzie jest ten? Teraz to Green był. Green, czekaj, to ty jesteś u mnie. Tak, ty jesteś od socjalnych. Dobra, zjedz sobie. Także powoli zaczynamy tutaj im urządzać też. Troszkę na razie najtańszym. Podłogi robimy z najtańszego surowca. Ale ten najtańszy... Ej, Green, chodź no tu. Zobacz, czy tam coś nie ma ciekawego. Ten najstarszy, najtańszy surowiec nie jest zły. Nie jest zły, gdyż i tak sprawia, że jest przyjemny dla oka, czyli ich samopoczucie się wtedy poprawia. Co my tutaj mamy? Co oni mają... Tanie mają jedzenie, więc im nie sprzedamy, ale mają bardzo tanie żelazo mają, bierzemy. Co prawda trochę już ostatnio uzupełniliśmy zapasy żelaza, nie jest już tak źle, jak to było jeszcze niedawno, ale mimo wszystko, no szybciej. Co to tak długo trwa? Ale mimo wszystko kupimy sobie. No, come on. Okej. Po 8. Dobra cena, na pewno dobra cena. Także kupujemy wszystko. Tyle nas to będzie kosztować. O-o. Nie ma tak dobrze. No niestety. Jeszcze zresztą, co oni tutaj mają? O właśnie, mogę im sprzedać broń jakąś. Ha, ha, ha. Co im tu posprzedajemy? Sprzedamy im pistolet. Koktajle Mołotowa. Sprzedamy im granaty, przynajmniej jedne. A może im sprzedam wszystko, żeby
Bo tam jeszcze są chyba te porozrzucane bronie, niepozbierane po ostatniej rozróbie. Tylko ile oni mają kasy? Nie wiem ile to. Jejku. Ile oni mają kasy? 4317. 4317. A ile tu się uzbierało z tego? No a na pewno nie. Dobra. Spróbuję im sprzedać wszystko. Bo... Ej, 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 green. Dalej, dalej, brat. O kur... Jeszcze by mi kogo zabiło. Dobra, mamy teraz 7757. I teraz jeszcze raz szybciej. No, lecimy, lecimy. 7700. Tam broń jest niepozbierana po ostatniej rozróbie. Więc broń zaraz będziemy mieć i tak, i tak. No. Teraz. Teraz możemy kupić całe żelazo. Ha, ha. Pięknie. Dziękuję bardzo. I zapraszam ponownie. Świetnie. To mi się podoba. A tutaj mamy przecież jeszcze ho, ho, ho. Mamy jakiegoś shotguna, Uzi. O, M24 przede wszystkim. Dwa M24, także nie jest źle. Jest dobrze. Miny, 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 też coś tu mamy. O, myślę, że jest ich na tyle. Tu aż za daleko, niepotrzebnie. Myślę, że jest na tyle. Może tu jeszcze gdzieś. Tu jeszcze gdzieś. Tu jeszcze gdzieś. Okej. Ciemno, noc. Poszli pewnie spać. No, w większości. Dobrze, to ja sobie... No, myślę, że możemy im spokojnie tutaj te podłogi jeszcze zrobić tutaj. Na razie tyle, bo, żeby... Jakby tak coś ważniejszego było. A, no i trzeba będzie im zlecić jakieś kopania dalej. W poszukiwaniu. W poszukiwaniu żelaza. Jakby to. Aj, zrobimy sobie. Niech tu trochę tak pokopią. Okej, okay, Hartman idzie kopać. Dobra dziewczyna. Tu im gdzieś lampeczkę damy. No myślę, że tutaj. No dobra. Myślę, że... Teraz będziemy mogli właśnie zadbać o otoczenie, o wygląd. Hanko gnosi, dobra dziewczyna, dobra, nosi żelazo, Wacław idzie naprawić, super, super, super. To jest dobra myśl. Żeby tych dwóch nie było leni, to by to wyglądało jeszcze lepiej, bo naprawdę... Robota by tutaj szła dużo, dużo lepiej. Oj, ta tam po ciemku trochę posiedziała. I oj, oj, oj. Wystraszyła się ciemności. No tak. O, no są zdrowi. No to świetnie. Tak, wystraszyła się ciemności. No, tu niestety, niestety... O, tu już jest koniec, no to jak tu jest koniec, to już, to już niech to będzie do końca. Tej lampki jeszcze nikt tu nie zrobił. No właśnie, a przecież jest Olga. Olga to jest jej priorytet, jak pożarów nie ma. A Olga buduje, tylko że tu buduje.
Dobra, w następnej kolejności będziemy mogli robić gdzieś plantację pod dachem. To chyba będzie to, co teraz będziemy robić, bo tak, sypialnie wszyscy mają, w razie czego tu szybciutko mogę dobudować. Jejku, nic nie znaleźli, co jest grane? Co jest z tym żelazem? Nigdzie nie ma żelaza. O, to mi się nie podoba. Hartman, znowu się będziesz bała. Się boisz ciemności, bardzo widzę. Oj, Stoks tutaj widzę. Nie czuję się najlepiej. Dużo śpi. Żelazo pozbierali. Elektrownia działa, akumulatory się ładują. Dobrze, pomyślimy, gdzie zrobimy im uprawy. Tu zrobię, tu zostawię ten teren w razie czego na dalsze rozbudowy baterii. Tu najwyżej można jeszcze baterie słoneczne dorobić. O, jest żelazo, jest żelazo, jest żelazo. Zobaczymy na razie, w którą stronę ono się ciągnie. No i tu już mamy kolejne pokoiki zrobione. I co? Okej. Okej, tu możemy zrobić nową elektrownię. Ha! To jest to. To jest to. To super, super, super. Nowa elektrownia, druga elektrownia. Pięknie. To mi się podoba. Tu poszerzymy w takim razie. Tu będzie korytarz większy. Elektrownia na pewno trzeba będzie tu powiększyć, tylko nie jestem pewny ile. O, już aż nadto. Aż nadto. Okej. O, może być. Już tam im nie usuwam tego. Jest żelazo, jest żelazo. Jejku. A tak, a może tu zrobię te uprawy. Tak jest, tylko najpierw elektrownię. Będziemy mieli dodatkowe zasilanie. Super. Super, super. W tym celu jeszcze przekopiemy tu, bo tutaj pociągniemy ścianę, żeby prąd miał którędy płynąć. A i potem im tu powykańczam. Powykańczam im tutaj już też ściany normalnie. Czyli na razie im nie zlecam budowy dalej podłóg. Niech tutaj skończą, co mają, żeby tą elektrownię zrobić, bo baterie teraz się powoli ładują. Mogłem też dorobić jakąś... Może dorobię teraz jeszcze. Tylko w tym celu sobie... Ja sobie tu jeszcze ten kwadracik dokopiemy. W wolnej chwili niech ktoś tu przyjdzie. A, dobra. Oj, tak teraz jedni śpią, inni pracują. Piąta rano. O, super, super. Hancock już tutaj wykopała praktycznie. Zaraz będziemy stawiać elektrownię. A. I poszła sobie. Dobra, nie każe jej na razie, bo i tak muszą tutaj pod tą ścianę przekopać. Tu od razu już lecimy robić, żeby ktoś tu nie spał
przy otwartym, bo się będzie burzyć. Jedzenia mamy sporo, żelaza na razie wystarczy. Przynajmniej na razie. Potem troszkę zejdzie, jak będę już im ładne dywaniki robił. Dobra, niech to przekopią sobie najpierw. Strukturę. Hartman, wiesz co? Albo dobra, już dobra. Kop sobie tam. O, świetnie, teraz tu. I już. To jeszcze tylko ten korytarzyk. I tu. I tu, i tu, i tu. Dobra, dotąd. I elektrownia. Juppi. Tu gdzieś lampeczkę. Jeszcze damy. Ojejku. Co ja robię? O, oj, coś prąd mi gaśnie. Co jest? A, jakieś na słońcu. Radiacja. No i elektryczność padła. Cholera. Ja pierdzielę. Teraz tylko brakuje Raidersów. Raz nam się udało, co prawda, bez prądu obronić przed nimi. No, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle. O! A, bo pewnie ten... Aj. Hartman, bo po ciemku znowu. Ale nie jest tak najgorzej. Okej, okay, ściana jest. Elektrownia. Zaraz też będzie. I co? Ej, po co? Jest. Jak sądzę, prąd dochodzi. A, tylko że teraz jest ogólnie... coś z prądem. Jeszcze damy jedną lampkę. Nie będziemy im żałować, jak już mamy drugą elektrownię. Kurde, zaraz może być panika, bo ciemno jest, będą się bać. Najlepiej idźcie spać. No tak, ale teraz mamy spokojną egzystencję. Poza takimi kataklizmami jak teraz. Ten brak prądu i tym podobne rzeczy. Także teraz zadania najbliższe to wydobycie żelaza. Wydobycie żelaza. I tutaj zaczniemy zaraz. W zasadzie już by można. W zasadzie już by można szykować pokój pod uprawy. Pod uprawy roślin. W tym celu najpierw tutaj sobie już zrobię połączenie murem. To zrobimy, tu będą gdzieś drzwi. I będzie pokój. Na razie
Na razie tyle. Dobra, dobrze, że poszli w większości spać, bo się będą chyba mniej bać. No, nie jest źle. Jeszcze powinno być coś z tym jedzeniem. Zawsze są niezadowoleni, ale czemu nieprzetworzone jedzenie jadła? Co? Aha, bo nie ma prądu i nie działa maszyna do robienia pasty. No tak. Jest co? Nie, nie, zrobimy tak. To też, bo tam będzie inaczej bardzo ciemno. Pomijając to, że w ogóle jest ciemno, tu zrobimy... Wow, ale nie mogę tak zostawić, bo może się zdarzyć, że jak zrobię taką dużą przestrzeń, to mógłby się strop zawalić. Jakby było za duże pomieszczenie bez ścian, może się wtedy zawalić strop. W sumie to. To może zrobimy inaczej. Tak zrobimy. Bo tu w sumie niepotrzebne aż takie i tak za duże to pomieszczenie. Tu mogę też w sumie te na broń. Ale na razie nie trzeba. Później tutaj w razie czego też mogę troszkę półek na broń porobić. Dobra, tu będą drzwi. I jak już... Aha, tu tak dziwnie trochę mi to wyszło. Może tak, chociaż tu nie będę robił już. Jest górą, prąd przechodzi górą. Co prawda jakieś to zabezpieczenie, gdyby w razie jakiejś awarii, no ale myślę, że to nie jest konieczne. No dobra, co robi Stokes? O, wow. Matylda. Co? Uciekaj stąd. Już. Wiesz co? Idź tam nosić. Idź na dwór. Wyjdź. No, prąd się włącza. Uf. Włącza się prąd. Matylda, idź na dwór. Zaraz będą jedzenie normalne mogli jeść. Wow. Co za ulga. No. Już jest okej. Bo było groźnie. 13%, 14, dobra, idzie do góry. 14. A ona znowu idzie kopać. Dobra, tam im lampkę już trzeba dać. Wacław, weź tą aj. Co jest? Czemu tej lampki nie może robić? A, bo już ktoś inny idzie. Olga już poszła ją robić. Okej, zaraz będzie prąd, zaraz będzie światełko. Jest przy okazji żelazo. Znaleźliśmy żelazo. Jeszcze nie wykopali tego dalej, ale to nic nie szkodzi. 4000. Co to było za dzyn? Co za dzyn? Matylda, uciekaj stąd. No, idzie spać, okej, to już jej się poprawi. Humor jej się poprawi. 16, 17, jeszcze wykrzykniki. To żelazo też, więc już zrobimy tak. 23, okej, sytuacja opanowana. Także tu będą uprawy pod dachem roślinek. Może zabezpieczą to, nie wiem, troszkę przed piorunami, czy jak, czym innym. No, w międzyczasie, przy okazji, to możecie też
wolnej chwili ktoś zebrać. A jeszcze tu żelazo. O, dobra. No i to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Lampka się psuje. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie i naprawi. Akumulatorki powoli, aha, ale się budują, ale tu miałem zrobić, o, to miałem jeszcze zrobić. A nasze uprawy, gdzie będą nasze uprawy? Nasze uprawy, area, nie. Research, o, tu jest. Tu są. To są. To sobie pomyślę potem, jak je porozmieszczać. To mieliśmy spokojny odcinek. Spokojna rozbudowa. Troszkę uzupełniliśmy żelazo, zapasy żelaza. Zarazem poprzez zakup. Zakup jak i troszkę nakopane. No, tu kolejne. Jak tam Hartman? No niedobrze. Jeszcze chwilę pokobi, spadaj stąd. Albo już spadaj. Weź, nie wiem co. Weź, przejdź się. O, pochowaj kogoś. O, posprzątali broń. No ładnie. Olga też chyba idzie chować. No świetnie. Zuch dziewczyna. Hartman, jak tam samopoczucie? Poprawia się? Poprawia się. Nie wiem, czy na widok ciała nie pogorszy się. Mam nadzieję, że nie, że spacer dobrze ci zrobi. Okej, no to tyle w tym odcinku. O, to już będą wszystkie ciała posprzątane. Olga tutaj fajnie się tym zajęła. No, jednak, o, przez chwilę tylko i się, tylko nie zwróciłem uwagi, czy że krew widziała, czy... No, spacerek dobrze jej zrobił, tak jak myślałem. A, tutaj co prawda roślinki, ale jedzenia nie brakuje. Chcąc nie chcąc powiększam to. To do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.